Cześć, witamy w tym odcinku. Tutaj jeszcze poczekamy na Michała. Jestem ja, Boski Michał. I tutaj będziemy nie gdybać już, bo tutaj trochę nagdybaliśmy się tym samochodem. Pewnie pamiętacie odcinek z autem, w którym stało się rozbieganie silnika. Jest bardzo dużo odcinków na kanale na temat rozbiegania się silnika, więc tutaj możecie sobie przeczytać powody rozbiegania, bo nie tylko jeden powód jest, ale kilka. Tutaj w tym przypadku powodem rozbiegnięcia się silnika była uszkodzona turbina. Boski, mamy jakąś tutaj lampkę i śrubokręcik, żebyśmy pokazali wirniczek. O, światło jest. Dobra, ale już mam. To jakbyś wziął coś i byśmy pokazali, jak się wirnik tutaj ukręcił. Jeszcze. Widzicie, to jest wirnik ukręcony, czyli turbo jest do regeneracji i przez to, że pociągło olej do silnika, olej z silnika pociągło, spaliło cały olej na górę i tutaj jakie kroki poczyniliśmy? Tutaj jeszcze opowiemy tak, że tutaj kierowca tego samochodu też nie wiedział, co się dzieje, bo nagle dostał maksymalne obroty, siwy dym za nim, przekręcając kluczyk w pozycję zero, auto nie zgasło, tylko dalej pracowało, bał się, że coś wybuchnie, stanął obok auta i poczekał, aż auto zgaśnie, bo wiele osób lepiej naprawdę wyjść z auta, jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, żeby nie spłonąć w takim aucie, niż czekać w środku, co się będzie działo, tak? Albo można się udusić do tego dymu, jakby tu się też coś rozlało i rozwaliło. Jeżeli gdzieś na zewnątrz wyszedłby się, to wiesz. A też tak mogło być, bo wystarczy, korba wyleciałaby na wydech olej i mamy pożar. No ale wracając do samochodu. Auto trafiło do nas. No i tutaj trzeba było jakieś decyzje podjąć, tak? Bo tutaj sprawdzenie samo, żeby zobaczyć, czy silnik został uszkodzony, czy nie został, są jakieś koszty i to nie małe koszty, tak? Bo turbinę i tak trzeba zregenerować. Układ wydechowy trzeba wyczyścić. Czy się nada jeszcze? Ale co się nada? DPF. No to damy do oczyszczenia, zobaczymy wszystko. Musi stopić. Mogło wszystko się stać. Jakie tutaj kroki poczyniliśmy, Michał? Pierwsze co, spuściliśmy olej. Może powiemy, ile oleju zostało w tym silniku. No ile gdzieś, ze 200 maksymalnie. Nie, no jest więcej. Pokaż tutaj. Nie ma nic. To tyle oleju, to jest brudne akurat, bo taki czekaj, olej się jeszcze... No. Nie, tyle oleju zostało, czyli pół litra. Tak, i tutaj chcieliśmy sprawdzić, czy uszkodziło silnik, bo w wielu takich przypadkach, jeżeli nie ma oleju, mogło zatrzeć motor, tak? A jeżeli nie zatarło, jeżeli mogło korbę skrzywić, mogło tam stopić tłoki. I tak, wyciągnęliśmy wtryskiwacze, tak? No, po wtryskach w miarę niczego takiego strasznego nie było widać. Z kompresji, że tak powiem, się nie da sprawdzić, bo się urwą świece. Czyli świece tak czy inaczej tutaj trzeba będzie wymontować, jak już będzie głowica na wierzchu, bo tutaj dojdziemy do tego, że postanowienia ostatnie jakie były. No później tak, jak wyciągnąłem wtryski, jest w miarę fajne podejście, żeby zmierzyć sobie suwmiarką wysokość od gniazda wtrysku do tłoka. I według moich pomiarów chyba drugi albo trzeci cylinder, jak to było, drugi z trzecim różni się o milimetr i pierwszy z czwartym różni się o milimetr, więc albo krzywe korby. Albo pomiar nieprecyzyjny. Albo trafiłem w stopionego tłoka. Albo tak. Zdemontowaliśmy też miskę, tak? Czy tam w misce już nie widać było jakichś oznak, że coś już się zacierało na tyle, że byłyby tam jakieś opiłki, wióry? Nie widać było tego, tak? Też w miarę nie. Górę też zdemontowaliśmy, też w sumie tutaj... Nie widać jakichś śladów zatarć. Nic ciekawego nie widać. Jakie są postanowienia? No, decyzja klienta, że wyciągamy silnik i oddajemy go do sprawdzenia. Tak, czyli demontujemy głowicę, bo i tak trzeba zdemontować. I jeżeli demontujemy głowicę, dajemy głowicę do sprawdzenia, przy okazji wykręcają urwane świece. Albo jak urwią sobie, to sobie od razu wykręcą tam, gdzie będą demontować, tak? Tak, tam, gdzie będą obrabiać głowicę. Blok dajemy do sprawdzenia, tak? Czy sam wał, czy całość? Raczej całość.
Tak, damy całość do sprawdzenia i wtedy, jeżeli będziemy widzieć po tych sprawdzaniach w zewnętrznych firmach, co jest na rzeczy, wtedy będziemy mogli zrobić tak naprawdę precyzyjną wycenę, tak? Bo to na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie wycenić, ile ma to kosztować, bo nie wiemy tak naprawdę, czy jest coś uszkodzone, a jeżeli jest, to co i w jakim stopniu. Tu w teorii, bo myślisz, jak demontować głowicę na aucie, czy... Nie, ja myślę, wyjedziemy motorem, nie, i już sobie na wierzchu będziemy demontować. Tutaj też nagramy... Wtedy sprawdzimy, jak wyglądają tłoki i cylindry, nie? Tak. Może się okazać, że akurat mój pomiar był błędny. Może się tak okazać, dlatego... I w teorii wtedy dół będzie mógł zostać, nie? Czyli kolejny odcinek to będzie, jak wyjedziemy już silnikiem i będziemy rozbierać po kolei, wam pokażemy, czy coś znaleźliśmy gołym okiem, czy trzeba oddać elementy, znaczy no głowicę na pewno trzeba, ale czy blok trzeba będzie oddać, czy nie, tak? Chyba tak. Wtryski tak dam do sprawdzenia, jak już są na wierzchu. No wtryski na pewno trzeba dać do sprawdzenia. Turbiny do regeneracji. Turbo do regeneracji DPF, a tak jak Boski mówił, jak będzie widać, że jest stopiony, no to nawet nie ma sensu go dawać do szumka, tylko trzeba będzie zamawiać. Tak, intercooler trzeba będzie, zobaczmy jakim jest stanie. Nowy. Nowy, tak? Mhm. Intercooler nowy. Węże, które się da wymyć, wiadomo, wszystkie płyny nowe, rozrząd nowy, świece nowe, także tutaj koszt jakiś uzbiera się, natomiast też tutaj sprawdzając na portalach aukcyjnych też ciężko znaleźć silnik z niskim przebiegiem, jakimś wiarygodnym przebiegiem, z gwarancją, a tutaj nam ktoś daje gwarancję, no to też jak nie zamontujemy, nie sprawdzimy, a nikt, chociażby się ten silnik okazał kiepski, nikt nie zwróci nikomu za demontaż i montaż silnika, tak? A też to są koszty, płyny, niepłyny, plus sama robocizna. Także piszcie w komentarzach, czy według was, a jeszcze może odpowiemy, że ile to auto chodziło, mówił? Pamiętasz? Około 40 sekund. Około 40 sekund. Po wyjęciu kluczyka. Tak, po wyjęciu kluczyka chodziło auto około 40 sekund. Także piszcie w komentarzach, czy według was coś z tego motoru będzie. Lepiej szukać inny używany, czy remontować ten. A my nagramy może jeszcze odcinek, jak już zdemontujemy silnik. Będziemy rozbierać po kolei elementy i w następnych odcinkach, bo pewnie się to nie skończy na jednym odcinku, bo podzielimy, bo to będzie dłużej troszkę trwało. Never ending story. Never ending story, tak. I jak będzie finalnie i finansowo, i co ogólnie wyjdzie. Także powiedz od razu, że to jest Peugeot Partner 1.6, 18 rok, bo nie mówisz, nie piszesz. A przebieg? Nie ma prądu, nie sprawdzimy. Nie ma kartki, nie ma prądu. Ale, ale chyba tu nie było, coś chyba 130, stosałeś, nie? Mi się wydaje, że jest 130 z tego, co pamiętam. Może być. Ale pewnie jest książeczka gdzieś, może Boski, w aucie? Zobaczysz? W Sowku? Bo nie piszesz, nie mówisz, a ludzie się domagają. Także dobrze, Michał, że tutaj jesteś, bo... Nie ma prądu w ogóle. Wydoiło całkiem. Nie ma książki, no ale załóżmy, że jest 130, a dopowiemy przy demontażu, przy rozbiórce silnika, ile ma dokładnie przebiegu. Także przebieg niewielki, turbina się... Problem wielki. Tak, przebieg niewielki, a problem wielki, dokładnie. I tak chyba będzie tytuł kolejnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.